Drodzy siostry i bracia, co możemy dać Jezusowi, czego On, Wszechmocny Bóg, nie ma? Wiemy, że Bóg jest wszechmogący, samowystarczalny, jest absolutny, więc wydawałoby się, że nie ma takiej rzeczy, której by nie można było Bogu dać, czego On by nie miał. W dzisiejszym psalmie responsoryjnym, 50. słyszeliśmy słowa: gdybym był głodny, nie mówiłbym Ci o tym, bo do mnie świat należy i wszystko, co go napełnia. Czy będę jadł mięso cielców albo pił krew kozłów? Żydzi składali ofiarę z cielców, baranków, kozłów. Spalali to mięso na ofiarę całopalną, rozlewali krew jako ofiarę dla Boga. Ale to nie jest najmilsza Bogu ofiara. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak Bóg przez proroka Ozeasza mówi: miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Dalej czytamy też, że Bóg zna te nasze ofiary i całopalenia i nie są Mu one zupełnie bez znaczenia, ale bardziej pragnie poznania, bardziej pragnie miłości. Bóg jako samowystarczalny, wszechmocny, nie potrzebuje naszych ofiar i naszego uwielbienia. Czwarta prefacja zwykła, mszalna, mówi: chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. Choć Bóg nie potrzebuje naszych hymnów uwielbienia, to ich chce. Pragnie, abyśmy okazywali Mu naszą wdzięczność, naszą miłość, abyśmy Go poznawali, bo kiedy Go poznamy, zachwycimy się Nim i odwzajemnimy Jego miłość. Słyszałem niedawno fragment świadectwa młodego księdza Witka, który mówił o tym, jak w gimnazjum 3 lata był nieszczęśliwie zakochany, bez wzajemności, jak to powodowało w jego sercu cierpienie i jak później Bóg mu pokazał w jego sercu, że on tak cierpi, kiedy jego miłość jest nieodwzajemniona. I ksiądz Witek powiedział: Bóg nas kocha, kocha tych, którzy słuchają, i to, co możemy dać Jezusowi dzisiaj, czego On, Wszechmogący, nie ma, to miłość tych, którzy jeszcze dzisiaj Go nie kochają. A daj Boże, dzisiaj zacznie się coś w ich sercu dziać. Usłyszą jakieś zaproszenie, żeby spędzić z Nim trochę czasu. Kiedy usłyszałem to świadectwo, przypomniały mi się słowa świętego Franciszka, który mówił, że miłość jest niekochana, że jest odrzucana. Święty Franciszek nauczał: chciałbym mieć niezwyciężone skrzydła orła, aby przemierzać góry i wykrzykiwać nad miastami: miłość jest niekochana. Miłość nie jest kochana. Jakże mogą kochać się ludzie nawzajem, jeżeli nie kochają miłości? Bóg, który jest miłością, cierpi z powodu braku miłości, której nie ma, od niektórych ludzi nie otrzymuje. Nie może jej wziąć siłą, bo to by nie była miłość. On czeka na nasz akt woli, na nasz wybór, na taki wybór, jakiego dokonał w dzisiejszej Ewangelii Mateusz celnik. W Ewangelii widzimy, tak jak często bywa, dwa rodzaje ludzi wokół Jezusa. Poprawnych, tych pobożnych, prawowiernych faryzeuszów, których niestety jednak miłość jest, jak prorok Ozeasz pisze: miłość wasza podobna do rosy o świtaniu, która prędko znika. Może gdzieś tli się w ich sercach miłość, ale przede wszystkim są skoncentrowani na sobie, żeby wypełniać prawo i z tego czerpać satysfakcję. Druga grupa to celnik Mateusz i jego towarzystwo, grzesznicy, kolaboranci. Jezus ujrzał go w komorze celnej i powiedział: pójdź za mną, a ten natychmiast wstał i poszedł za Jezusem. Odważył się porzucić swoje życie i iść za Jezusem. I tak czytamy dalej: Jezus siedział za stołem,
przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem. Siedzieli i spędzali czas z Jezusem. On ich nie potępiał, czego domagali się ci faryzeusze. Powinien ich przecież potępić, zniszczyć, ukamienować. A jak Jezus zareagował, cytując właśnie ten fragment z proroka Ozeasza, powiedział: idźcie, starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Tak jakby chciał powiedzieć: odejdźcie stąd, idźcie sobie i przemyślcie wasze życie. Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż co opaleń. I tutaj ta właśnie odwaga Mateusza, celnika i innych grzeszników zaowocowała spotkaniem z Bogiem, odpuszczeniem grzechów i zakochaniem się w Bogu. W innym miejscu Jezus mówi o jawnogrzesznicy: odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. To nie grzech jest przed Bogiem najistotniejszy, ale miłość. Nie tyle nasze ofiary, co poznanie Boga, spędzanie z Nim czasu. Chcesz złożyć Bogu godną Jego ofiarę, ofiarę całopalną, to spal swój grzech, to spalaj dla Niego czas. Spalanie godziny dziennie z jednej strony może się wydawać bardzo dużo, a z drugiej strony jedna godzina na 24. Jeżeli spędzamy czas z ukochaną osobą, to wcale nie jest tak dużo. Może właśnie złożenie ofiary całopalnej z jednej godziny dziennie, żeby przebywać z Jezusem, żeby spędzać z Nim czas. W ten sposób pokazać naszą miłość. W sposób konkretny. Może nie jakiś spektakularny, ale spalając czas, spalając grzech, odrzucając wszelkie bożki, stając przy Nim, by na różne sposoby się modlić, adorować. Często robią to nasi parafianie, wy to robicie w Dolnym Kościele, często zaglądając do Dolnego Kościoła, czy przejeżdżając obok, widzę, że są zaparkowane tutaj samochody, że ktoś choć na chwilę przed pracą czy po pracy zachodzi, aby pobyć przy Panu Jezusie, aby spędzać z Nim czas. A kiedy się z Nim jest, to się Go poznaje i jeszcze bardziej kocha. Tak robią członkowie różnych wspólnot z naszej parafii. Dziś obchodzimy 10-lecie aktu intronizacji serca Jezusowego, które zostało dokonane dzięki staraniu dzieła intronizacji wspólnoty, która w naszej parafii funkcjonuje już od wielu lat. Niczym zakon kontemplacyjny, modląc się za całą naszą parafię. Może nawet niewiele wiemy o tej wspólnocie, o członkach, o ich działaniach, a oni wiernie trwają na adoracji każdą niedzielę od 8 do 9. Spalają tę godzinę dla Chrystusa, modląc się za nas wszystkich, za kapłanów, za wiernych. To jest konkretna forma miłości, spędzania wspólnie czasu z Jezusem i przy Jezusie. I tak jak robił to Mateusz, ewangelista, który najpierw doświadczył miłosierdzia, poznał Boga, rozkochał się w Nim, a później zaczął świadczyć. Stał się apostołem, ewangelistą, napisał Ewangelię. Tę Ewangelię, która dzisiaj nas uczy, jaki jest Bóg. I ten Mateusz, ewangelista, najpierw dał Bogu swoją miłość, a później zaczął dawać miłość tych, którzy jeszcze w Jezusa nie wierzyli, ale dzięki Jego Ewangelii, dzięki Jego świadectwu zaczynają wierzyć. I on dawał Bogu to, czego Bóg jeszcze nie miał. I daje nam to świadectwo, abyśmy i my stawali się i uczniami, i apostołami, tak jak wspólnota dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, inne wspólnoty. Każdy też, kto po prostu kocha Jezusa i przy Nim chce być. To jest odwaga miłości. To jest przezwyciężanie lęku, to jest przełamywanie schematów, wychodzenie z jakiejś stagnacji, marazmu naszego
pędu codziennego życia, aby się zatrzymać, mimo że gdzieś w środku jest cały czas jakiś taki niewidzialny poganiacz, który nas ciągle pędzi, powinien nas się śpieszyć. I czasem może ciężko być, tak wytrwać godzinę przed Panem Jezusem. Ale jeżeli będziemy o to walczyć, będziemy przy Nim spędzać czas, będziemy Go poznawać i damy Mu miłość, której On pragnie. I nie będzie nam można zarzucić, jak to święty Franciszek mówił, że miłość jest niekochana. My będziemy tymi, którzy kochają miłość, odpowiadają miłością na miłość. W sposób bardzo konkretny, może cichy, może niemedialny, ale wierny, wytrwały. Dziś po mszy świętej będziemy odnawiać akt intronizacji i zachęcam, aby każdy swego serca, z całej duszy oddał miłości, oddał swoje serce Jezusowi, bo On oddał Tobie swoje najświętsze serce. Amen.